Tworzenie swojej marki osobistej to jest wyrażanie siebie, wyrażanie swojej prawdy, mówienie ludziom o swoich wartościach, zwoływanie swojego plemienia, swojego stada, czyli ludzi, którzy myślą, czują podobnie jak wy. Tworzenie wspólnoty to jest tworzenie marki. Cześć, Dominika Tarnacka, strateżka marki. Przychodzę dzisiaj do Was z bardzo ważną sprawą. I tak naprawdę ten film płynie z mojej potrzeby. Poczułam taki wewnętrzny impuls do tego, że chcę się z Wami podzielić ważną sprawą i to robię. Nauczyłam się już tego, żeby podążać za takimi podszeptami i instynktami. Słuchajcie, tworzę teraz, wysiaduję jak kura, bo ten proces można porównać do wysiadywania życia, a kura wysiaduje życie. Tworzę dlaczego? Dla wyjątkowej marki, którą tworzą kobiety, która jeszcze dużo namiesza w życiu innych kobiet i w świecie, bo tworzą ją kobiety, które mają wspólne wartości, które pragną więcej, które kochają wolność. I właśnie rano napisałam do nich, że jestem w takim procesie zarysowywania struktury dlaczego dla marki. Czym jest dlaczego? Dlaczego marki zawiera w sobie misję, ale równocześnie przekracza tę misję? Jest pewna struktura tworzenia dlaczego. To jest taka podpowiedź. Ja mówię o tym na warsztatach Pomoc Marki. Równocześnie my tę strukturę możemy sobie przekraczać i dostosowywać ją do siebie. Dlaczego odkrywamy i dzielimy się ze światem, ze swoimi klientami, swoją prawdą, swoimi wartościami, prawdą, którą najpierw odkryłyśmy dla siebie. Mówimy o tym, w co wierzymy. Dlaczego w ogóle tworzymy daną markę? Dlaczego? Dopiero na końcu tej struktury mówimy, co robimy, czyli mówimy o usłudze i produkcie, bo pamiętajcie, usługa, produkt to nie jest core waszej marki. Corem jest to, w co mocno wierzycie, co nadaje waszemu działaniu głębszy sens. Więc proces odkrywania dlaczego to jest proces wydobywania esencji marki. On potrzebuje czasu, potrzebuje dojrzewania, zatrzymania przede wszystkim. I słuchajcie, kiedy ja tworzę dlaczego, to opieram się głównie na wartościach i na prawdzie ludzi, którzy działają, którzy tworzą markę. Równocześnie czerpię też często inspiracje ze świata. I dzisiaj właśnie jak rano wstałam, od razu zapisałam sobie, bo zasypiałam, słuchajcie, z tym dlaczego i wstałam z tym dlaczego. Rano wstałam, zapisałam pewną, pojawiła mi się pewna struktura, któraś już z kolei bliższa temu, tej esencji, ale sięgnęłam, słuchajcie, po co? Po biegnącą z wilkami. Marka, której dlaczego się teraz wyłania, jest marką kobiet i marką dla kobiet. Jest miejscem kobiet. A ta książka to jest po prostu, powiedziałabym, dzieło o kobietach i dla kobiet, które prowadzi. I dziękuję Ci, Joanna Jana Sajdak, ponieważ wróciłam do tej książki wczoraj, też dzięki Twojej wiadomości. Także dzięki.
I zrobiłam to samo, co i ty, czyli otworzyłam ją na przypadkowej stronie. I słuchajcie, ta przypadkowa strona zaprowadziła mnie do takiego obszaru, który jest dla mnie ważny i chcę się tym z wami podzielić w kontekście także tworzenia swojej marki. Słuchajcie, tworzenie swojej marki to jest tworzenie swojego życia, nie rozdzielajcie tego. Tworzenie swojej marki osobistej to jest wyrażanie siebie, wyrażanie swojej prawdy, mówienie ludziom o swoich wartościach, zwoływanie swojego plemienia, swojego stada, czyli ludzi, którzy myślą, czują podobnie jak wy. Tworzenie wspólnoty. To jest tworzenie marki. I w tym tworzeniu pierwszym podstawowym krokiem jest odkrywanie naszej tożsamości. W tym pomaga między innymi ta książka i chcę się z wami podzielić fragmentem. Bierzcie, co z wami rezonuje i karmcie się tą książką, tak jak i ja się nią karmię. Otworzyłam na takim fragmencie, który dotyczy nie swoich butów. Słuchajcie, czy czujecie, że w swoim życiu chodzicie w swoich butach? Że wasze życie jest dziełem waszych rąk, waszego serca, waszego umysłu? Czy też czujecie, że podążacie za innymi, powielacie jakieś schematy, historie macie w głowach, które nie są waszymi historiami? Czy w ogóle to jakoś dziś słyszycie, włapujecie? Czy w ogóle zadajecie sobie pytanie, czy to, co robię, czy sposób, w jaki żyję, myślę, jest mój? Czy też nie? To są bardzo ważne pytania, także w tworzeniu marki. I historia, którą opowiada Estes, jedna z wielu, ponieważ jej książka jest zbiorem opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie, opowieści, które zawierają mądrość dzikiej kobiety, która żyje w każdej z nas. I ja trafiłam na opowieść, która mówi o bucikach. Nie będę wam teraz jej jakoś tutaj streszczać. W skrócie powiem tylko, że chodzi o to, że główna bohaterka włożyła buciki, które nie były jej historią, które nie były jej bajką, które ją skusiły, ale musiała je... Jest to może takie trochę brutalne w tej opowieści, ale musiała po prostu odrąbać sobie nogę, żeby pozbyć się butów, żeby odrodzić się na nowo. To jest oczywiście metafora. I Pinkola Estes mówi o tym, że rozpoznawanie się i odcinanie od tego, co nie jest nasze, co tłumi nasze kobiece wewnętrzne instynkty, jest bolesnym procesem. Jest właśnie tak jak odcinanie czegoś, co stanowiło naszą dotychczasową tożsamość, co wydawało się nam, że jest nasze, a nie jest nasze. I to jest proces bolesny. Ale jest to nieuniknione, żeby co? Żeby założyć swoje, a nie cudze buty. Żeby szyć, jak ona to mówi, swoje życie. Żyć swoim życiem. I fragment, który chcę wam przeczytać, nazywa się Powrót do ręcznie szytego życia. Leczenie okaleczonych instynktów. Kiedy jakaś baśń kończy się tak jak ta, śmiercią lub okaleczeniem bohatera, nasuwa się pytanie, jakie mogłoby być inne zakończenie? Dla psychiki dobrze jest zatrzymać się w pół drogi, zrobić sobie przystanek w starannie wybranym miejscu, gdzie można spocząć i dojść do siebie po ucieczce przed głodem. Wbrew naszemu przeświadczeniu, rok czy dwa to wcale nie za dużo, by przyjrzeć się własnym ranom, poszukać przewodnika, zastosować odpowiednie leki, pomyśleć o przyszłości. Rok czy dwa to konieczne minimum. Kobieta udomowiona to kobieta powracająca do swojego naturalnego otoczenia. Uczy się czujności i bacznej obserwacji. Uczy się pokonywać naiwność i niewiedzę. Bierze życie we własne ręce, aby na nowo nauczyć się najgłębszych żeńskich instynktów, musi najpierw zrozumieć, w jaki sposób zostały zniszczone. Jeśli szkody poniosła sztuka, słowa, styl życia, myśli czy przekonania, jeśli czujemy się zaplątane w sweter o zbyt wielu rękawach, to należy przeciąć tę gmatwaninę i wyjść. Za wszystkimi rządzami i życzeniami, za wszystkimi starannie wypracowanymi metodami, które tak uwielbiamy, znajdziemy proste drzwi, czekające, aż przez nie przejdziemy. Po drugiej stronie znajdziemy nowe stopy. Wejdziemy w te drzwi. Wejdźmy w te drzwi. Wczołgajmy się, jeśli tak trzeba. Przestańmy mówić. Porzućmy obsesję. Po prostu działajmy. Nie mamy wpływu na to, kto powołuje nas na świat.
nie mamy wpływu na to, jak nas wychowano. Nie możemy zmusić kultury, żeby w jednej chwili zaczęła nam sprzyjać, ale jest i dobra wiadomość. Nawet okaleczone, udomowione, nawet jeszcze w niewoli, możemy zyskać życie. Możemy odzyskać życie. Oto psychiczny plan powrotu na własny duchowy grunt. Trzeba podjąć dodatkowe środki ostrożności, by na wolność wydostawać się stopniowo. To jest ważne, słuchajcie. By na wolność wydostawać się stopniowo. Odzyskanie straconego instynktu i uzdrowienie okaleczonego jest zawsze możliwe. Instynkt powraca. Kiedy kobieta uważnie słucha, patrzy, wczuwa się w otaczający ją świat i postępuje tak, jak robią to inni, skutecznie, wydajnie, z uczuciem. Możność obserwowania innych istot o zdrowym instynkcie jest konieczna do jego odzyskania. Po jakimś czasie słuchanie, patrzenie, działanie łączą się w jeden rytm, który ćwiczymy dopóki na nowo nie wejdzie nam w krew. Jeśli dzika natura odniosła poważne rany, to nie wolno położyć się i czekać na śmierć. Nie wolno uznać rany za stan normalny. Przywołajmy instynkty i zróbmy to, co musimy zrobić. Każda dzika kobieta jest z natury głęboko uczuciowa i utalentowana. Ponieważ jest odcięta od instynktów, więc postępuje naiwnie, oswaja się z przemocą, przyzwyczaja do wygnania, oderwania od matki i ojca. Seks, narkotyki, alkohol, pieniądze, sława i władza w niczym nie pomogą zranionej kobiecie. Pomóc jej może tylko stopniowy powrót do świata instynktów. Do tego kobieta potrzebuje matki, dostatecznie dobrej, dzikiej matki. Dzika kobieta zastanawia się, co nas wstrzymuje, dlaczego tak długo zwlekamy, by się z nią połączyć. Nie tylko od czasu do czasu, ale kiedy nam wygodnie, ale na stałe. Dzika kobieta to jest taki aspekt, to jest część naszej duszy. Dzika kobieta to jest część naszej duszy, dziewczyny. Jeśli pragniemy dokonać czegoś, na czym nam naprawdę zależy, to jedną z najważniejszych rzeczy jest otoczyć się ludźmi, którzy popierają nasz wysiłek. Tak zwani przyjaciele, poranieni tak samo jak my, ale w gruncie rzeczy niepragnący uzdrowienia, są pułapką i trucizną. Tacy ludzie namawiają do skandalicznych wybryków, zaprzeczania naturalnym cyklom, postępowania wbrew potrzebom duszy. I tutaj jest bardzo ważny fragment, kończący powoli. Podobnie błędne byłoby przekonanie, że skoro raz rozwiązałyśmy jakiś problem, pozostanie on rozwiązany na zawsze. Że jeśli raz się czegoś nauczymy, to będziemy na zawsze tego świadome. Otóż nie. Życie przypomina wielki organizm, który w różnym tempie miejscami wzrasta, miejscami zanika. Jeśli w sensie duchowym żyjemy tak jak żywe ciało, jeśli rośniemy, brniemy przez lamireda, gówno, oddychamy i wypoczywamy, to jesteśmy bardzo żywe. Poddajemy się cyklom dzikiej kobiety. Byłybyśmy o wiele silniejsze i spokojniejsze, gdybyśmy jasno zdawały sobie sprawę, że nie możemy przestać funkcjonować, że nie wolno nam ustawać w wysiłkach, spoczywać na laurach. Żeby utrzymać wewnętrzną radość, czasem będziemy musiały o nią walczyć. Będziemy musiały się wzmocnić, wytężyć wszystkie siły i spryt. Żeby przeżyć oblężenie, trzeba długo obchodzić się bez wygód. A wolno nam wyrzec się niemal wszystkiego, z wyjątkiem naszej radości. Ręcznie uszytych, czerwonych bucików. Dzika kobieta nas nie opuszcza, wyłania się z nas samych. A zaczynamy mówić jej głosem, patrzeć jej oczami, przejmować jej wartości. To ona uczy, jak wysyłać sygnał oznajmujący nasz powrót. Sygnał dla tych, którzy są tacy jak my. Znam kilka pisarek, które mają pewne motto wypisane nad biurkiem. Znam jedną, która nosi je na karteczce w bucie. Pochodzi ono z wiersza Charlesa Simka i jest najważniejszą instrukcją dla nas wszystkich. Kto nie potrafi wyć, ten nie odnajdzie swego stada. Kto nie potrafi wyć, ten nie odnajdzie swego stada. Słuchajcie, z tym Was zostawiam. I zapraszam do zaglądania do swojej duszy. Także w tworzeniu swojej marki. To jest niezbędne. Pozdrawiam Was mocno. Dominika.